Jest październik. Drodzy młodzi przyjaciele, to jest ręka z tym różańcem. Wywieźliśmy go ze skrzatusza, prawda? Nie dla ozdoby. Nie po to, żeby leżał albo nawet był na ręce. Sprawa jest ważniejsza. Różaniec mówi o nim tak pięknie Jan Paweł II. Mam w ręku list, jego list o różańcu. Modlitwa, którą ukochałem, mówi święty papież. Prawdziwa modlitwa, która ma prostotę i głębię. I ci, którzy ją odmawiają, odmawiają umysłem, sercem. Mówimy ustami, to oczywiste. Ale jest to modlitwa, która więcej uczy od Jezusa niż niejedna książka. Prowadzimy medytację, idziemy z Maryją po tropach Jezusa, po Jego miłości. A równocześnie jest druga strona medalu, przepiękna. W tę modlitwę, w te dziesiątki różańca wprowadzamy nasze życie. Życie mojej rodziny, moich przyjaciół, koleżanek, kolegów, życie ludzi, cierpienia, wojny, wołanie o pokój. To właśnie dlatego Maryja powiedziała Fatimie: odmawiajcie różaniec, to jest wasz ratunek. Prosta modlitwa. Modlitwa, którą Kościół strzeże, cieszy się nią jak największym skarbem. Chcę was zaprosić nie tylko w środę o 21:00, ale chcę was zaprosić do takiej modlitwy w drodze. I chcę was prosić o to, żeby ten różaniec był nie tylko na ręce, ale w sercu. Miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa, miłość jest największa, miłość nadaje serc. Miłość jest niepojęta, miłość nie, nie zazdrości, miłość wszystko przetrzyma, miłość największa jest.